Edubina, ja jestem Promil, a dziś sobie zagramy po raz pierwszy w grę bazowaną na grze Left 4 Dead, czyli Back 4 Blood. Dokładnie tak, Back 4 Blood. Gra kupiona na spontanie z przeceny z 200 zł na 29 zł, więc mega się jaram. Okej. Wow! Okej, to chodzenie jest takie... Nie pasuje mi. Dobra, siema mordo. Okej. Complete maps and challenges in campaign and swarm mode to receive supply points for your efforts as you play. Supply lines offer multiple reward tracks with a variety of content to choose from. Progress through these tracks by purchasing unlocks with your supply points. Complete one and unlock new tracks to progress on. Take on challenges, earn supply points, and complete supply lines to earn incredible rewards. You'll unlock everything from game-changing cards to killer cosmetics. So what are you waiting for? Get out there and show me what you've got. Piękne. Dobra, no, chyba to. Okej. I co mam zrobić? Tyle? Talię kart. And you're going to need all the help you can get. That's where the card system comes into play. Stack your deck with cards that can upturn the tide of battle. Player cards make you stronger and can give you the edge you need. Okej, rozumiem. Okej. Talię kampanii, trybu rój. No to nie, kampania polećmy. Stwórz talię. Okej. Atak, obrona, użyteczność. Jest tych 15, tak? To może weźmy to. Czemu by nie wziąć wszystkiego? Jakby... Why? No tak, no dobra. Chwila, czekaj. Ta z drugiej strony ma tyle rzeczy, jakby. Co? Dobra, i co on daje zrobić? Okej. I? Aha, tu się... Nieważne. Profil, personalizacja. Weźmy sobie to. Czy to? Jest może tu Left 4 Dead? Fajnie by było, a niestety nie ma, dobra. No co, rozgrywka, kampania chyba. Chyba wiemy, jak działa kampania. Dobra. Dla rekrutów, akt pierwszy. Co? Okej, chwila. Okej. Szybką rozgrywkę wybrałem. Nie wiem, czy mi to od razu wczyta, czy po czasie, czy ktoś to łączy. Nie wiem, gram w to po raz pierwszy. Okej, oczekiwanie na serwer, czyli chyba już nas wczytuje, z tego co mi się wydaje, tak.
Chwila, chwila. Czemu tu jest taka czułość? Dobra, od razu lepiej. Safe house. Okej. Okej. Słyszę, nie widzę. Trzymajmy się ostrożnie. Tam coś dźwięki oddaje. Latara. Strzam się trochę, gram po raz pierwszy w tę grę. Okej. Mój team jest gdzieś oddalony o... setki metrów. Dobra, coś my tu mamy. Amunicja. Słyszę zombiaka. Coraz głośniej, dobra. Bądźmy ostrożni. Są beczki z Left 4 Dead 1. Zarąbiszce, że można sobie tak chodzić tu, no nie? Smoker? O nie. Chciałem to uruchomić. Nie wiem co wziąłem, halo. Zombie idą po moją dupę chyba. Okej, okay. No tu, ale... Uruchom przesiewacz wiru przyzywa hord. Gdzie mam go uruchomić? Jeszcze wyżej? Zombie. O Boże! Są tu. O! O! Dobra. Obstrałem się troszeczkę, nie spodziewałem się, że już tu są. Dobra, tego się otworzyć nie da. To też nie. Okej, okay. Jak mam to odpalić? Że tak? Wiecie co? Ja mam wrażenie, że ja bardzo coś robię źle, ale chyba przejdę do nich po prostu. Dobra. Gdzie jest mój team? What the fuck is going on? What is this? Okay. Cześć, drużyna. Dobra. Aha.
Okej. Okej. Okej, wszedłem w kampanię i akt pierwszy rozdrożę. Zobaczymy sobie, z czym to się je. Bo tam tego trochę bardzo nie zrozumiałem. No, powrót diabła. Okej. Mam sobie postacie wybrać. Hoffman. Walkera weźmy. Okej, gotowe. Dobra. To lubię w rezydencie. W tym, na twardzie. To jednak wezmę. I tu wezmę to. Uuu, 4100. Wolverine. Dostałem Wolverinem. Dobra, chodźmy. Okej, postrzelajmy trochę może, co? Trochę mnie wkurza, że jak się strzela, to ten... ta broń tak lata. Pięknie. Chcę to zrobić. Bardzo. Wow, jakie to jest piękne. Dobra. Padła ta jedna, o której słyszałem trochę. O Boże. A. Co to kuźwa było? Pięknie. Tam jest duży. Tam jest karnister. O Boże. O! Zostaw Hoffmana. Dobra, podoba mi się to. Okej.
cyk, cyk. Okej, otwieramy skrzynkę. Okej. Ej, ta gra ma niesamowity klimat, naprawdę, widzowie. Mam wrażenie, że może być nawet lepsza niż Left 4 Dead. Jeśli się nauczę bardziej w nią grać... No nieźle. O Boże. Hoffman! Nie zostawiamy swoich. O! Specjalny zarażony jakiś to był. Wstawaj, przyjacielu. O! Nie łap mnie! To był chyba tank albo boomer, nie wiem. Może czemu oni wyglądają jak zombiaki? O! Specjalny zarażony. Dobra. Drużyna, chodźcie. Aha. No dobra. A, to jest mój. Przynajmniej próbowałem. Shum. Shum. Oh. Ale to działa wolno i opornie. Okej. Weź ktoś to. Czy ja mam dwa razy chodzić? O Boże. O! A, to moi. Ło! Niepotrzebnie zmarnowałem tamtego granata. Wolverine. Okej. Jedne z dwóch podłożone. Nie mam sprinta, o nie. Tall boy!
Mołotow, dobra. Przyda się, no. Chyba nawet jest lepszy niż granat. Tam mam to położyć, dobra. Okej, zabiłem kogoś. O! Boomer. Żygacz. Muszę się uleczyć. Dobra. Wolverine wkracza do akcji. Słyszę coś. Dobra. Cyk podłożone. Okej, uciekamy, uciekamy. A! Ładnie. Wow. Ej, to było piękne. To było piękne. O nie. Po co go tu tak? Coś stało. Wow. Jakie to ładne. Jak tak pod ścianie? Co? Spider-Woman? Ha. O. Wow.
potężne przedstawienie postaci. Piękna jest grafika, naprawdę. To wszystko wow. Po prostu wow. Piękne. Widzowie, mi się podobało. Jeśli chcecie kolejny, drugi odcinek z gry Back 4 Blood, piszcie w komentarzach. Wiem, że nie jest zbyt energiczny, nie jest zbyt głośny. To dlatego, że jest późno, ale moim zdaniem odcinek i tak wyszedł cool i fajnie było to przejść. Myślę, że na pewno na jednym odcinku się nie skończy. No i co? O, wygląda to zajebiście, to będzie w kolejnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, Edwina.